Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Nuxor i witam was w kolejnym odcinku z gry o nazwie Cities Skylines, czyli z gry, w której możemy budować swoje własne miasto, a moje nazywa się Mechtown, chociaż wiele razy mylę się i mówię na nie Looktown. Podejrzewam, że zdarzy się to jeszcze wiele razy, więc nie przypominajcie mi już o tym w komentarzach, bo ja już o tym wiem. Także słuchajcie, nasze miasto ma problemy z prądem, jest produkcja bardzo słaba. Musimy szybko zdobyć 7500 mieszkańców, żeby odblokować sobie, no tutaj te spalarnie. Nie będzie to czysty biznes prądowy, ale bardzo ważny dla miasta. Dodatkowo musimy też zwiększyć tutaj właśnie te spalarnie, zbudować i tak dalej, zwiększyć liczbę mieszkańców, no bo śmietniska zaraz będą zapełnione. Także nie możemy czekać, musimy się budować jak najszybciej, ale zatrzymam czas. Najważniejsze to jest to, żeby nie budować się bezmyślnie. I właśnie będziemy nad tym pracowali w tym odcinku. Plany planami, można budować sobie przeróżne rzeczy. Niedługo będzie trzeba już tutaj zacząć rozmyślać nad tą strefą w mieście, bo to już zaczyna wzrastać ruch. Zobaczcie, że strefa przemysłowa powolutku już no, wymaga tutaj zainteresowania. Także w kolejnym odcinku zajmiemy się prawdopodobnie stworzeniem tutaj koniczyny drogowej, ale to wszystko będzie zależne od tego, czy uda nam się zbudować, kurczę, te... No, pieniążki będą i zbudować nam się uda jakieś może rondo czy koniczyny. Najważniejsze, czy uda nam się zbudować spalarnię. To jest bardzo ważne. Bo inaczej utoniemy w śmieciach. Także, drodzy widzowie, ja myślę tutaj, żeby stworzyć lepszą drogę. Żeby te mieściny z tej strony miały jakby drogę lepszej jakości, chociaż tu mamy mechownię centralną. Tu myślę, że nasza droga będzie bardziej taka luksusowa. Wiadomo, że koszt jej stworzenia będzie większy, ale mieszkańcy będą tutaj płacili, wiadomo, większe podatki w przyszłości. W tej strefie miasta będzie lepszy byt. Tak, to jest dobre stwierdzenie. Myślę również nad podpięciem tutaj jakoś tej strefy. Na razie zostawimy sobie w tej strefie puste miejsce. Nie pamiętam, czy zrobiłem tu strefę. Nie zrobiłem tu dzielnicy. Także możemy teraz tutaj przystąpić do stworzenia dzielnicy po drugiej stronie. Także o, dostałem właśnie osiągnięcie na Steamie, urbanista się nazywam. Także dobrze, super. To będzie strefa tutaj już taka bogatsza. Oczywiście ona nie będzie wieczna, gdzieś tu musi się kończyć. Także na razie ją sobie tutaj ustalimy, że ona będzie dotąd. O, w taki sposób. Chciałbym, żeby tutaj na górce, chociaż ten teren nie jest jakiś ekstra równy, ale... No coś chciałbym tu wymyśleć, może jakieś wzgórze czy coś, no na razie nie mam pomysłu, a trzeba o tym myśleć. Mamy tutaj obszary parkowe, z drugiej strony trzeba będzie odblokować, bo zobaczcie, że mamy już możliwość odblokowania kolejnego obszaru, więc trzeba będzie zdecydować tutaj, drodzy widzowie, w komentarzach. Może nie jeszcze w kolejnym odcinku, ale za dwa odcinki czas odblokować, także pytanie, gdzie idziemy? W lewo czy w dół? Bo jak w dół, to wtedy przemysł się rozwinie. To wtedy tą kratkę bym tutaj stworzył. Tak trochę niefortunnie tutaj tą i tą by przydało się, ale tą byśmy mogli dać. Wtedy przemysł by się rozwinął. Będzie więcej możliwości i szansa podpięcia się pod tą wodę tu z prawej strony. A jeżeli w lewo, no to wtedy mechownia centralna zacznie się rozwijać, ale zaś ona za szybko też się nie rozwinie, bo potrzeba mieszkańców. Więcej. To też nie jest takie od razu, że już odblokujemy i cyk, gotowe. Już mamy. Nie, to tak niestety nie pójdzie. No dobra, słuchajcie. Trzeba drogę podpiąć. Tu musiałaby być jakaś ładna dróżka, tak żeby się prezentowała dobrze i ludzie, żeby byli zadowoleni. Ludzie muszą być zadowoleni. Ja myślę, że ojej, to brzydko wygląda. Właśnie tak się myślałem, że tak. Kurczę, granie bez modów jest ciekawe. W sensie to jest jakieś takie inne wyzwanie dla gracza, dla mnie takiego już trochę grającego zresztą w tą grę. To jest coś innego, tak jakoś inaczej, kurczę, jest, nie wiem, nie wiem jak to ująć, ale czuję się troszeczkę inaczej. Co prawda nie jestem zawodowym graczem tej gry, bo są lepsi ode mnie. O, takie ładne podłączenie. Są lepsi ode mnie, natomiast kurczę, gram dla satysfakcji, która jest tutaj akurat wyczuwalna w moim... mniemaniu, że tak powiem, jest to dobrze, także ja czuję się usatysfakcjonowany i tutaj w związku z tym chciałbym zrobić taki myk, że... A czekajcie, może chodniczkiem mamy coś takiego? O, są drogi, asymetryczna droga trzypasmowa, że o, że jeden pas jest taki, ale chodniczki. Gdzieś tu chyba była możliwość stawiania chodniczków. No i ja bym był za tym, żeby tutaj o drogę przemodelować. A, miejsce zajęte.
Czyli co, że nie mogę sobie tak wypróć tego tutaj? O, mogę tylko obok. Czyli nie mogę stąd chodniczka wysunąć. Znaczy, gdybym miał modę, to pewno by się dało. Aczkolwiek to są chyba parki, tak? No właśnie, ścieżka rezerwatu. To nie tak. To jest ścieżka brukowa. I ona by mogła tu podejść, tylko... Czy ona jest na obrazku podpięta z drogą? No jest. To czemu ja jej nie mogę... O ty kurczę, ale zaraz, jak patrzę, to w sumie... Jakby tak się temu przyjrzeć, jakoś to się tam da. No, nie da się. Tylko na dole się tu jakoś dało. To tak dziwnie wyglądało. O, tu, o. O! I się podpięło. I tutaj bym zrobił... O, i teraz też się podpięło. O, no i tak można zrobić. I mieszkańcy będą zadowoleni. O, jest sobie ścieżka brukowa. Jakiś tam chodniczek. W ogóle jaki on krzywy straszny jest. Ścieżka parkowa. Rowerową można zrobić gdzieś tutaj. No na razie nie będę. Chociaż gdyby tak tutaj rowerówkę sobie jakąś trzepnąć, przejazd jakiś fajny z mostkiem, kurczę, dla mieszkańców i kazać im transport taki rozwinąć, byliby zadowoleni. No to tutaj wymyśliłem coś takiego. O. Tutaj taka nowość. Będzie takie przejście dla mieszkańców. Chociaż mniej domów się z tego powodu zbuduje, ale raczej powinni być zadowoleni. Jakaś tam ścieżka życia nowa. Dobra, no i gotowe. No mogłoby być lepiej, ale... Wiecie, no różnie bywa. Albo tutaj na przykład, o, można zrobić przejście. Wtedy ludzie nie będą musieli wsiadać w samochód. Nie wiem, czy tak zadziała to, ale nie będą musieli wsiadać do samochodu, żeby... O, bo tu... Nie, tutaj nie. Nie będą musieli wsiadać do samochodu, żeby przejechać z punktu A do punktu B. Też taka możliwość jest, ale niekoniecznie. Także miasto troszeczkę inaczej teraz będzie wyglądać dzięki temu. Jakieś parki, to bardzo ważne jest. Proszę. Może jeszcze jeden gdzieś tutaj wam dam... To już chyba było gdzieś. Nie chciałbym, żeby się powtarzało. Może takie coś. Nie wiem, czy to było. Co to jest w ogóle? Ogród tropikalny. Oho. A macie. A dam wam tu. Proszę. I budynki. Mieszkalne oczywiście. No to możemy je tutaj załadować. O, się akurat w sam raz tak ładnie tu wypełnił ten obszar. Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Ale zaś tutaj myślałem, żeby tą drogę już tu podpiąć. O, w taki sposób, więc ścieżka sobie jest. Bardzo ładnie. Trzeba będzie pomyśleć również nad transportem publicznym, bo nam się tutaj zajezdnia autobusowa jakiś czas temu odblokowała. Można by coś zrobić, ale to generuje hałas, więc myślałbym, żeby z przemysłu może wyjeżdżało. Zapotrzebowanie na przemysł również jest. Z tego co widzę, brakuje budynków typu remiza strażacka, ale nie stać nas za bardzo na te większe. Także medyków tu nie potrzeba. Myślę, że bardziej ważne będzie zbudować takie cudo gdzieś tu. I nawet się zastanawiam, czy by nie zrobić takiego centrum teraz. O, to byłoby mądre, słuchajcie, posunięcie. Takie centrum medyczne, medyczno-strażacko coś tam, bo to jest takie duże. I obok byłaby też straż pożarna. Ona nie jest wcale taka duża. To jest też baza helikopterów, ale ona jest troszkę większa. Można by tutaj takie centrum zrobić w sumie. To chyba tak zrobimy. Tą ścieżkę przebranżowimy trochę. A to już przy okazji to całym rzutem można tutaj zrobić. O, taka bogatsza strefa życia w końcu, nie? I leciutko do przodu. Tak dotąd. No i tak zawinąć to. Ja wiem, że to może dziwnie wyglądać, ale podepniemy to też tutaj. Dwa wyjazdy. Dziwnie to może wyglądać, aczkolwiek my tutaj zrobimy sobie teraz dalej. Teraz dalej. Będzie taki przejazd jednokierunkowy. Bardzo ważne, żeby był jednokierunkowy, bo potem będą się dziwne cuda działy. Różnie bywa. A może jakąś asymetryczną drogę, albo jest gdzieś jaka możliwość, żeby wrzucić tylko jeden pas? Czy są różne wersje? Na przykład dwupasmowa jednokierunkowa z pasem zieleni. A przetestujmy sobie to. I ona byłaby z takim wyjazdem, o, w taki sposób, tak równiutko. Nie wiem, czy to równie. Może równiutko spróbujmy zrobić sobie tutaj tak dróżkę. O, bardzo ładnie równiutko dróżka. Świetnie. Tu rondo takie mogłoby być w sumie. Takie miejscowe małe rondo. Hej, mogłoby to być świetne, ale mogłoby również wywoływać zbyt duże korki, więc ja nie wiem, czy to jest dobrze się na to pisać, ale spróbujmy. Spróbujmy. Dwupasmowa z zieleniną. Zrobimy rondo. Będę z siebie dumny, jak mi się uda. Ale to bym musiał teraz tutaj usunąć dróżkę, bo tak po prostu to podpiąć, chyba żebym zaczął tu, o. O, bym musiał tutaj zrobić. Ale wiecie, jak się robi rondo. Ja wiem, jak się robi rondo. Mógłbym spróbować, ale
No nie wiem, no zobaczymy. Spróbujemy. Zrobimy rondo. Nam się to uda. Dowiemy się za chwilę. O, punkt zaczepienia może troszeczkę tak zrobimy. Nie wiem, próbujemy robić rondo. Uwaga. Próba zrobienia ronda numer 1. Tylko żeby to rondo... Na razie kierunek, no... Taka droga musi być. Kierunek ronda można zmienić. On powinno być chyba tak, prawda? O, jest sobie już pierwszy rzut. Chyba powinno być... A to zaś krzywo idzie, zaś krzywo. Nie chcę się zrównać z tą kropeczką tu. A gdybym tak zrobił... I potem tak... Albo... Stąd. Jakoś... O! Tak. Tu nam przeszkadza. A to się zburzy samo, dobrze. No cóż, trochę... Trochę zrujnuje tutaj... Wszystkiego, ale... Trzeba się nauczyć robić ronda. No! Widziałem lepsze. Myślę, że zawadziłem gdzieś tutaj. Myślę, że można to próbować poprawić. O, wiem jak. Można by zrobić sobie punkt zaczepienia w tym miejscu. O. Halo, o właśnie. Coś kliknąłem i teraz, o właśnie, tak. I teraz do tego podpiąć tą sobie dróżkę. No, to nie będzie takie proste. Może trochę w dół jeszcze. O, właśnie. Patrzcie, uczę się robić ronda. Tak. No i to teraz wyjdzie jeszcze gorsze jajo. To źle. Chociaż wydaje się być równo. Teraz tylko to wpiąć jakoś w siebie. Musiałbym tylko to tak usunąć. O właśnie, tak. I to teraz tu podpiąć. Też wygląda dziwnie. W ogóle nawet gra się popsuła w tym miejscu. Jak widać, robienie ronda nie należy do moich najlepszych umiejętności, bo wychodzą jakieś takie jajowate. Gdzieś jest błąd i nie jestem w stanie tego na razie zrozumieć. To chyba nie na moją głowę. Chociaż gdyby tak... To musiałoby być szersze rondo. O! Inna myśl mi przyszła. Przypominam, że ja do wszystkiego dochodzę sam, także... Tu postawię taką drogę. A, bo przestrzeń może jest tak, nie taka. Też tak może być. O! I teraz może spróbujmy zrobić rondo. Musiałbym zacząć gdzieś tu. Albo minimalnie sobie tu dróżkę zrobić. Teraz. Ze skrętem. No to zaś teraz przychodzi tak dziwnie trochę. Czy najlepszym momentem musiałaby być anarchia do tego, podejrzewam. To można byłoby wtedy sobie ją kliknąć i zrobić sobie tak jedno, a zaraz. No wyjdzie z tego rondo, tylko będę musiał przestawić trochę rzeczy. Wyjdzie, czekajcie, wyjdzie. Tylko spróbujmy. Na razie przestawię tu, ale kasa leci. Teraz tu. A to tą dróżkę, czekajcie, tą dróżkę tu trzeba podpiąć. O, o, uwaga, chyba będzie. O jest, kliknąłem. Uwaga, chyba będzie. O Jezu, o nie. Ale to nie szkodzi, tu może tak być. I tak bym to zaraz zrobił. O. O właśnie, tak. To duże jajko wchodzi. No i znowu jajo wyjdzie. To jest rondo. A na dole ładniej jest. Co poszło nie tak? Może to... A, bo tu widzę, że ta droga krateczkę jest przesunięta. W ogóle rondo jest krateczka przesunięte. Teraz gdybym je chciał zrobić, to ono by wyszło trochę krzywo. Żeby wyszło... To też wyjdzie teraz dziwnie. Tak się ronda nie robi. No i stracił tyle czasu na zrobieniu ronda i tyle z tego wyszło, że nie zrobił tego ronda, tylko popsuł, stracił pieniądze. No i nie umie robić rondo. Czyli jednak, mówiąc tam w kwestii tamtego odcinka, gdzie robiłem ronda, Luxor nie umie robić rond, bo nawet nie potrafi ich zacząć robić, czy coś. No, znowu zaczął robić rondo i mu się znowu nie udało. Może teraz? Czekaj, kurczę. Ja muszę to zrobić, ja jestem bardzo upartym człowiekiem, jestem stworzeniem bardzo upartym. Zapowiada się dobrze. O! Haha! O, widzicie, kurczę, zrobił rondo. Jak się wkurzy, to zrobi. Nie wiem, czy ono... Dobrze jest. Teraz kierunek drogi. Hej, zrobiłem rondo. A. Teraz kierunek drogi. Dobrze jest.
stratą dwukierunkową. Trzeba stąd wymechować, przebranżowić ją na taką. O, doskonale. I tutaj tak samo. I tu również, i tu również. No i nie wiem, myślę, że tu można by tak zrobić. Tutaj ten kawałek też z tymi drzewkami. Drzewka podobno dobre są. Ja nie wiem, czy przez przypadek całej tej drogi będzie drogie bardzo. No i kogo to obchodzi? O Jezu, oj. No dobra, będą żyli w dobrobycie w takim razie. Wszyscy dostaną drzewkową drogę. Tu też poszła drzewkowa droga, tu też poszła drzewkowa, tu też poszła. Tu poszła, tu. Ale zaraz skończą się pieniądze i nie będzie drzewkowej drogi. Nikt już więcej nie będzie. Dobrze. Na razie wystarczy. Wy nie będziecie mieli już drzewkowej drogi, przykro mi. Tu jeszcze dostaną. O. Ej, ale to rondo jest ładne. Dało mi się rondo, nie? Opłacało się męczyć się ze mną tyle czasu. Ten to przewinął, to sobie widz, kurczę. No. Co prawda, no 5 minut zajęło mi zrobienie tego ronda. No ale no, przyznajcie, że wyszło dobrze. Ja się uczę, także spokojnie. Mimo tego, że gram w tą grę już dość długo, ja się uczę, spokojnie. Ja się cały czas uczę. No jak mówiłem, nie jestem pro playerem tejże gry, tego tytułu. Także można mi to chyba wybaczyć, tak? Są ludzie, którzy grają to nałogowo dużo i oni tam rzeczywiście mają na ten temat wiedzę. Od nich mógłbym się uczyć, ale jeżeli jestem samoukiem, to wolałbym próbować wszystkiego sam. I to chyba jest bardzo dobre rozwiązanie. Nie wiem, jak uważacie, możecie też mi podpowiedzieć w komentarzach. Czy to dobrze, że robię wszystko sam, dochodzę do wszystkiego sam, czy to jest dobrze? Ja sam nie wiem. No dobra, słuchajcie. Chcemy zrobić teraz tutaj taki no wjazd na te nasze służby ratunkowe. No będzie taki ładny, płynniutki. A nie wiem, jak ty chcesz zrobić ładny, płynniutki. Jak tu musiałbyś teraz skosić to tak, żeby wyszło coś takiego. Chyba, że usuniesz tą drogę. O, ale zaś to będzie słabo wyglądać to z tym rondem. Ale tutaj pomoc tylko wyjeżdża, te ratownicze, więc... nie powinno być problemu. Tylko teraz... mógłbym to wtedy zrobić tu. Spiąć ze sobą, tak, no bo... inaczej nie zrobię. No też może być, też dobre rozwiązanie. I tu tyłem puścić budynki. Chyba, że się nie zmieści nam czas start. Zmieści się. Tu jeden... nagromadzenie odpadów. Ja wiem. Prądu też nam brakuje. Dobra, to zwolnimy czas. Damy ludziom się wprowadzać. A oni się już wprowadzają. Dobrze. Wprowadzają się. Prąd. Musimy generować więcej prądu, bo generujemy za mało elektryczności. Ktoś też pisał w komentarzach, poszło. Ktoś też pisał w komentarzach, żeby zrobić oprodukowana energia. Mi się podoba. Liczba jest bardzo zadowalająca. Na razie problem średnio rozwiązany, żeby tu postawić wiatroki na górze. No można by, 8 MW, ale to jest tylko 1 MW różnicy i tutaj też postawię. 1 MW różnicy między tym. No teraz produkowana energia jest w raz. Można zwiększyć budżet również na prąd. Nawet jest zwiększony. Wtedy tam, nie wiem jak te wiatraki, to będą szybciej się kręcić, bo ktoś będzie stał i dmuchał chyba. Ale wody nie dałem tutaj właśnie. Także już poprawiam. Odpokutowałem. Jak to się ten... proszę. Wodę macie, pijcie dobrze. Proszę bardzo, drodzy tutaj mieszkańcy miasta. Mechtown. Chciałem powiedzieć Luktown. No i pieniążki się kończą powolutku. Czy mamy spłacone długi? Chyba nie mieliśmy. A mamy spłacone. Bardzo dobrze. Bo dzięki temu jest money. Dużo money jest. Ja lubię, jak jest dużo money. Jestem zadowolony wtedy. Jeszcze pomyślałem nad jednym, żeby to poszerzyć lekko. Więcej rzeczy się tam zmieści. I ten jakby zjazd troszeczkę później zrobić. I ten park przestawić. Ojej. I ten park przestawić. Nie wiem gdzie, bo tu już ich trochę jest. Natomiast jestem pewien, że ludzie będą zadowoleni z każdej formy ustawionego parku, więc może być tutaj. O, tam są niezadowoleni. Mają problem w takim razie. Nie mój interes. Ja jestem tu burmistrzem, prezydentem. Jak będzie coś źle, to zrobią na mnie zamach. O, dogadałem. O nie. To było niedobre. No trudno. No, zdarza się. Dobrze. Nie wiem, po co usunąłem tamtą drogę. Ale tu sobie zrobimy zjazd. I tu wrócimy z tym zjazdem. Tylko go trzeba odwrócić w drugą stronę. O. No i co? Plan jest taki, żeby roztrwonić później pieniążki z podatników i ustawić tutaj tą przychodnię lekarską.
muszę zapamiętać, że ona będzie do tej jednej karteczki koło lampy. Potem tutaj będzie, o, remiza, strażacz. Halo, czemu on taka mała? No to taka mała. No i komisariat policji. Także jest plan bardzo duży, więzienie już niedługo, będzie można przestępców wrzucać do niego. Szkoła! Nie ma szkół, w tym miejscu w ogóle nawet chyba. Także trzeba douczyć i doedukować naszych mieszkańców, stawiając im budynek szkolnictwa. Jest to bardzo istotny budynek, bo dzięki temu nasi mieszkańcy będą bardziej doedukowani, nie to co Luxor. Proszę bardzo. Szkoła średnia jest dość dużym budynkiem i zastanawiam się, czy by jej nie ustawić gdzieś tu na rogu. I to będzie strzał w dziesiątkę, bo jest na nią miejsce. Albo tu. O, proszę bardzo, mówiłem, że zrobię miejsce wolne. I tu mogłaby być ta szkoła, tylko no tu z tym zasięgiem byłoby słabo. Trzeba byłoby tą drogę jakoś podpiąć. Albo zrobić przejazd między tymi miastami, dużo tak powiem, tymi miejscami. Tu mógłby być przejazd w tym miejscu. Albo tu, gdzie to rondo. Nie, bo to w sumie to rondo byłoby w sam raz. Znaczy, nie wiem, po co to rondo tu zrobiłem. Ono jest tak, żeby było chyba. Nie wiem, czy to dobrze, że ono tu jest, ale jest sobie rondo. Słuchajcie, trzeba dawać ludziom miejsca mieszkalne, bo nie ma czasu i w ogóle przemysł chyba czeka. Przemysł czeka, widzę, tak. W ogóle mieszkańcy, nie ma zatrudnienia w przemyśle. Jest zapotrzebowanie na pracowników. Nie chce ktoś zatrudnić się może, czy coś tam w przemyśle. Rondo można by tutaj jakieś zrobić w tym miejscu. W przyszłości. Albo zaraz. Trzeba będzie nad tym pomyśleć, bo na razie jest krucho z miejscami, jeżeli o to chodzi. Patrzcie, jak przemysł się rozwija szybko. Bardzo fajnie. Myślę, że tutaj z racji, że tu już jest jedna droga, ja tego pod to nie będę podpinać, więc tutaj z pewnością mogę tak zrobić, bo to rondo byłoby zawalone za bardzo i co najwyżej mógłbym zrobić rondo gdzieś tu. Kolejne rondo w tym miejscu, coś tego rodzaju. Zobaczmy, czy jakieś małe rondo, bo akurat sam raz było. Ono się zmieści, można je przestawić? Nie można. Szkoda, bo jest zdziebko za duże. A można swoje zrobić, a to jest mniejsze. O, o, i ono byłoby w sam raz. Ono by tu pasiło, że tak powiem. Ja bym to rondo tutaj zrobił. To mi się bardzo podoba. Mamy noc. Jak tam produkowana energia w nocy? No w nocy to wiadomo, że w nocy jest super. O, powinien być coś takiego jak zbiornik rezerwowy na prąd. Wiecie, o co chodzi, nie? Elektrownia wodna, elektrownia słoneczna, atomowa, drogi. A jak tam z korkami? Ojej, już się robią powoli korki. Jak tam zużycie dróg? No, jak widać, wiadomo, która droga prowadzi przez całe... O, już są korki. O, no to w kolejnym odcinku, słuchajcie, budujemy tutaj. No, już to już jest ten czas. Także w kolejnym odcinku wiemy, czym się zająć. Jest przypływ mieszkańców, jeszcze 1000. Prawie tyle, co subskrybentów na kanale, żeby było lepiej. 1000 jeszcze brakuje. O, dejno mnie tutaj trochę miejsc. I nie wiem, czy tu stawiać coś jeszcze. Gdzie mieliśmy tą szkołę? Szkoła jest tutaj. Stać nas na szkołę średnią. W ogóle jaką hajs się zrobił do dobry ostatnio. Coś, kurczę, skąd te pieniądze? Za las pewno dostałem. Kurczę, tak, dobrze. No to szpital. Czy to dobra decyzja będzie? No nie wiem, no, no tak, no, tu jest prawda klinika, ale to będzie taki główny... Czy to jest dobre miejsce na takie coś? Główny szpital jakiś, czy coś? A może w drugą stronę lepiej, bo w drugą stronę tu może jakieś domki. Ciężka sprawa. Niech jest! Potem jak to się podepnie, to oni będą najwyżej przez całe miasto gdzieś jechać. Jakieś podpięcie tu zrobimy gdzieś, może jakiś most, czy coś. Dalej nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Mechownia centralna mogłaby coś takiego mieć. Ech, kurczę, bo mnie tutaj denerwuje to, że tu jest ten... A, rób! Tu górkę się wyrówna kiedyś, dobra. Można przestawić budynki przecież, nie ma odwrotu przecież, jakoś tak ten, jest odwrót, w sensie nie ma tak, że zbudujesz, nie ma odwrotu. I się kasa skończyła. Co nam dalej pozostało? Można ustawić kwioty. Stać nas na to, to czemu nie? Można poustawiać kwioty. Drzewka, kwioty. Wszystko można ustawić, żeby ludzie byli zadowoleni. Czy można tak jednym klikiem zrobić? Nie można. O kurczę, co mam teraz po kolei każde drzewko tak stawiać? Nie chce mi się. A jedźcie! Czy te drzewka są darmowe? Pomęczymy się z tym na jakimś lejwidle, bo ostatnio myślałem, żeby zrobić właśnie... A tu jest chyba większe drzewka. Tak ostatnio myślałem, żeby jakieś lejwidła zrobić właśnie z tej gry.
Ja czy takie na dopieszczanie miasta bardziej? Co wy o tym sądzicie? Kolejne pytanie. Tu jest w ogóle miejsce, ale to chyba ja zostawiłem specjalnie. Niech zostanie, bo tu można by tą drogę rzeczywiście zrobić. Czy już się skończyły miejsca mieszkalne? Na to wychodzi. O, rzeczywiście, już się skończyły. To co? Tutaj nie będę nic stawiać. Tylko full mieszkańców niech są, niech się wprowadzają. Tu tak samo. Nie planuję jakichś dodatków. Co najwyżej teraz. Dodatkowe dróżki, rozwidlenia. Coś w tym stylu. I poprowadzone w taki sposób, żeby ludzie sobie tu o zamieszkali w tym miejscu. Tu w tym kierunku. Troszeczkę na razie. Troszeczkę i podpięte z tym. Teraz mi to przypomina San Francisco troszeczkę, bo tak złazi ta droga w dół. Ciekawie to wygląda. Dobrze, gotowe. Oczywiście mieszkalne. Co tu było ustawione? Co to jest? Posterunek policji. O, to będzie wam się bezpiecznie mieszkało w tym miejscu. Gratulation. W takim razie wprowadziliście się w doskonałym miejscu. Ubywa nam mieszkańców. Jakiś powód na pewno musi być. Podejrzewam, że korki, one trochę rosną. Czyli kolejny odcinek to jest 100%, kurczę, budowa tych przejazdów, bramki przejazdowe, pieniądze. No. I tutaj. Żeby się budowali, zadowoleni. Woda pociągnięta, czyli jeszcze starcza. No słuchajcie, raczej zapotrzebowania na... Oj, prąd. Jest zapotrzebowanie, ale na prąd. Trzeba zbudować jeszcze jeden wiatrok taki. Może tutaj. O, 17 MW tu było mniej. A może wiatry teraz takie dobre. Czekaj. Wymagana woda. Proszę bardzo. O, słuchajcie. Jedno wysypisko ma już 100% pojemności. Drugie 79%. Brakuje nam już niewiele, żeby móc otworzyć spalarnię, więc jest szansa, że otrzemy się po drodze gdzieś o kryzys śmieciowy. A może podepnę to tutaj? A podepnij. Co ci szkodzi? Tu chyba sygnalizacji nie ma. Nie ma. No i bardzo dobrze. Więcej budynków dla mieszkańców. Trzeba żyć z nimi w zgodzie. To jest prawda. Tak musi być. A skoro już mówimy o miejscach mieszkalnych, bo tu widzę taką ładną góreczkę. Na razie nie wiem, co tu mogłoby być, ale artystycznie ładnie to wygląda. I nawet chyba bym machnął tu jakiś park, jakby się zmieścił. Oczywiście, żeby się nie zmieścił. A wiecie, że ten odcinek trwa już pół godziny? To kończymy. Więcej historii z MechTown dowiecie się w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i pozdrawiam. Przestępczość rośnie, trzeba będzie zbudować ten komisariat. Także pieniążki, mieszkańcy, przybywajcie, macie tu dużo miejsca. Drodzy widzowie, w tym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś sugestie, to zapraszam do komentowania. Natomiast jeżeli macie również jakieś informacje dla mnie, to też mówcie. Czytam wszystkie komentarze, ale nie na wszystkie odpowiadam. Lubię dawać serduszka, ale jak ktoś pyta o serduszko, to nie daję. Także dziękuję za obejrzenie, cześć i czołem!